teraz zobaczcie, co zrobiłem sobie. Wziąłem sobie, odwróciłem ten pręt, co toczyłem, bo chcę tutaj na samym końcu, żeby powstał taki karpik. Później go wezmę pilnikiem za okrągle, żeby nie był ostry, jak będę rękoma dotykał. No i już tutaj zaczęło iść, ale mówię, a pokażę wam, może wam się przyda ten pomysł. Tu nie ma żadnej tolerancji, po prostu ten pręt będzie wchodził tutaj luźno w tą końcówkę tutaj od śruby, od małego takiego imadełka. Widzieliście to imadło na filmie. Już tak tyle czasu się męczyłem i w końcu tym sobie to sposobem, odwracając go w uchwycie, powoli go sobie wytoczę. Dziękuję.